Cóż, Kuba, po czterech kolejkach wciąż nie mamy zwycięstwa. Dzisiaj było blisko. To taki mecz był troszkę chyba, przypominał wam przynajmniej z wysokości trybun, walenie głową w mur. Taki mecz do pierwszej bramki, jakby coś wpadło, to by chyba to całkiem wszystko inaczej wyglądało. Zgadzasz się z taką opinią? Tak, no, głową w mur to walnąłem ja trzy razy, bo miałem piłkę meczową na głowie, trafiłem źle i nie wpadło. Myślę, że jakbym to strzelił, to byśmy wygrali ten mecz, a tak nie strzeliłem i można powiedzieć, że trochę się winię za te dwa stracone punkty, bo muszę to strzelić. Spodziewaliście się, że tak właśnie Okociński zagra w Legnicy z komasowaną obroną, sporadyczne kontry? No tak, wiedzieliśmy, że dobrze zorganizowany zespół w obronie i będą czekać na kontry. No. Tak jak powiedziałem wcześniej, no mieliśmy swoje sytuacje i powinien to strzelić. Jakbym to strzelił, to byśmy ten mecz wygrali, a tak no nie trafiłem w sytuacji w Dziecinie prostej i po meczu z Grudziądzu, gdzie wszystko wpadało, był dobry prognostyk, a tutaj no mówię, no nie wiem, lepszej sytuacji chyba nie mógłbym mieć. Źle trafiłem. Cztery kolejki, tak jak wspomniałem, trzy punkty, a przed nami dwa trudne, arcytrudne wręcz mecze wyjazdowe. Nie jest chyba za dobrze. No nie jest za dobrze. No każdy myślał, że będzie więcej tych punktów. Tracimy punkty u siebie i tu trzeba przyznać, że trzeba się nad tym zastanowić, co z tego przyczyną. No dzisiaj ewidentnie to ja zawaliłem na całej linii, bo mówię, no miałem tę sytuację i nie trafiłem. Także czekają nas dwa ciężkie mecze teraz na wyjeździe i trzeba punktować na wyjeździe. No nie ma innego wyjścia.